Witam serdecznie, ten program nazywa się Sektor Gości, a moim rozmówcą jest dzisiaj skialpinista, himalaista, a przede wszystkim człowiek gór Andrzej Bargiel. Cześć Andrzej. Witaj, cześć. Rozmawiamy tuż po Twoim powrocie z K2, ale jesteś już od kilku dni w Polsce, więc mówisz, że zdążyłeś już trochę złapać oddech. Tak, zdecydowanie jestem już wypoczęty. Tutaj oczywiście sporo pracy po powrocie, ale, ale przez ostatnie dwa tygodnie już realnie nie działałem bardzo wysoko w górach, więc, więc, więc już jest wszystko w porządku. Wyprawa K2 Ski Challenge nie zakończyła się sukcesem sportowym w przeciwieństwie do wielu wcześniejszych Twoich wypraw. No ale przede wszystkim trzeba tutaj pogratulować Ci rozwagi, bo jesteś człowiekiem, który nie podejmuje niepotrzebnego ryzyka. I tutaj chcę przytoczyć Twoje słowa z Facebooka. Pasja i marzenia wiele dla mnie znaczą, jednak moje życie i bezpieczeństwo mojej ekipy są dużo ważniejsze. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły, że nie ma sensu. Ryzykować. Co dokładnie sprawiło, że podjąłeś taką decyzję o tym, że schodzicie, schodzicie na dół i przerywacie tę wyprawę? Tak, no na pewno to nie było proste i to był taki moment, kiedy no na pewno to się składało, składało się na to wiele rzeczy i tutaj problemy ze zdrowiem ekipy też, też, też były kluczowe. Też ważną sprawą była pogoda, bo ten sezon był bardzo ciężki. Tutaj prognozy nie przewidywały. Tego, że jest po, przy dużych temperaturach codziennie w południe tworzyły się chmury konwekcyjne, z których były opady, mgły, przez to też wzmagał się wiatr i, i był dużo wyższy niż, niż prognozowano. To było I dla Ciebie to... duże zaskoczenie, że nawet na, na pod K2 na wysokości 6,5 tysiąca metrów może padać deszcz? No duże, spore, bo, bo, bo zjeżdżając właśnie z któregoś z obozów właśnie gdzieś na poziomie 6000 tysięcy metrów zaczął padać deszcz i to tak dosyć intensywnie, więc, więc no ta pogoda była różna. No czasem tak bywa, no tutaj u nas w Polsce wakacje też bywają deszczowe A, no i mieliśmy po prostu troszeczkę szczęścia w tym wszystkim i, i no, po prostu ta decyzja uważam była... Eee, słuszna. W jakim stopniu ta pogoda, te zbyt wysokie temperatury, te opady deszczu wpływały na warunki śniegowe i na warunki narciarskie, eee, bo, bo takie miałeś plany, żeby tam na nartach jeździć? Tak, no ta wyprawa no, pojechała z takim celem właśnie na K2. Ja bardzo dużo tam jeździłem, zrobiłem siedem wyjść i eksplorowałem tą całą ścianę i to też jest bardzo dużym sukcesem, że udało się znaleźć taką właściwą linię zjazdu, która jest bardzo logiczna, łączy trzy drogi w jedną. To są fragmenty oczywiście i no to było bardzo ciekawe też, bo no Miałem okazję eksplodować, nie chodzić w miejsca, gdzie wszyscy spinacze po prostu chodzą, jest ścieżka i, i wiszą linę. Mm -hmm. Czy tam gdzie się zakładam, tylko sam po prostu wytyczałem tą linię i to było to bardzo, bardzo, bardzo przyjemne i, i, i dało tą, tą wartość, te, gdzie teoretycznie... Prze... W układzie, gdzie, gdzie tego nie zrobiliśmy, no, to są informacje, których nigdy nikt by mi nie przekazał. <laughs> I sprawdziłem to na własnej skórze, przekonałem się, że to po prostu jest możliwe. To Zobaczmy teraz w takim razie, jak wygląda jazda na nartach z boczami K2, bo udostępniłeś <laughs> nam nagrania z dronów, no tak. które, które zrealizowaliście. No Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo widowiskowo. No, jak skomentujesz tą jazdę tutaj w tym momencie, w takim terenie, w takich warunkach? No te warunki, tutaj akurat to jest dość nisko już i te temperatury są wysokie, możesz zaobserwować tutaj ten lód już po prostu wychodzi taki bardzo czarny. Na początku naszej wyprawy tam było po prostu śniegu po, po pas, świeżego, a tutaj już wygląda to jakby, jakbyśmy jeździli po prostu po... po I mimo, mimo tej stromizmy są takie miejsca, w których autentycznie jesteś w stanie na tych nartach tam zjeżdżać. Tak, no zdecydowanie ta linia, którą wybrałem, to ona po prostu jest bardzo śnieżna i uważam, że no, naprawdę można tutaj bardzo dobrze, bardzo dużo przyjemności czerpać przede wszystkim z tej jazdy. Samo, same trudności, oczywiście są sekcje, gdzie jest bardzo stromo, ale to nie jest tak, że trzeba się zsuwać i opuszczać na liniach. Ta linia, którą wybrałem, to może, to może prostu... spójrzmy na tą trasę, bo mamy tutaj animację. Mm -hmm. Spójrzmy na tą trasę, jak ona dokładnie wyglądała. Ta trasa, z której mm -hmm. chciałeś z kadwa zjeżdżać. Wiadomo, to jest taka orientacyjna, którą, którą przygotowywaliśmy na początku. Natomiast później ona ulegała modyfikacji. Tak to, tak to mniej więcej wygląda. Tak, no tutaj inaczej to wygląda troszeczkę. To, to Modyfikowałeś pierwsza... tą trasę później na miejscu. Tak, rozumiem, tak, bardzo tak, mocno. tak, tak, tak. Ona w tej środkowej części ucieka w prawo przez, przez taki kolek. Pocią, spore i dopiero ramieniem gdzieś od poziomu obozu trzeciego yy, prowadzi w kierunku szczytu. Będziesz chciał jeszcze wrócić na K2, żeby kontynuować to, co zacząłeś? <laughs> Myślę, że no, warto by było kiedyś tam wrócić. Szczególnie, że no, te informacje, które, które mam, no, są bardzo cenne i w zasadzie w układzie, kiedy. Można by spróbować zaklimatyzować się na niższym ośmiotysięczniku i przyjechać bezpośrednio tam z bardzo dobrą aklimatyzacją. Można by po prostu bardzo, bardzo szybko to zrobić i, i mieć też dużo większe prawdopodobieństwo na, na to, że ta pogoda się. Przydarzy, że tak powiem. No na pewno tutaj bardzo ważną rzeczą jest zabezpieczenie takiej wyprawy, i tutaj trzeba będzie jeszcze więcej ludzi, którzy, którzy takim saportem bezpieczeństwa będą. bo uważam, Tak, że rozmawialiśmy to jest przed nagraniem, że tutaj kilku szerpów z tlenem byłoby takim odpowiednim zabezpieczeniem podczas podróży. Myślę, myślę że, że, że to by była też bardzo duża wartość, bo to nawet nie chodzi o działanie, bo ja jestem samodzielny i, i, i nie potrzebuję tego. Ale jeśli z punktu widzenia bezpieczeństwa, to to jest bardzo duża wartość, bo te osoby po prostu przy pomocy tlenie, tlenu na dużych wysokościach mogą się bardzo szybko przemieszczać i to jest, to daje komfort taki działania po prostu na miejscu i wydaje mi się, że to to jest, jedno z, jest jakiś, jedna z opcji, która gdzieś dopuszczam w głowie. Bądź, nie wiem, więcej wspinaczy, też spróbować bardziej międzynarodowo podejść do, do, do sytuacji. Na pewno no, tutaj to bezpieczeństwo jest ważne. Ja też założyłem, że bez tego planu B po prostu nie podejmuje się tego ataku szczytowego samotnie, bo no to by było zbyt po prostu ryzykowne. Czyli realny scenariusz to jest wyprawa kolejna na K2 narciarska już za rok, tak? Czy realny? No na pewno trzeba o tym pomyśleć na, na, na spokojnie. Teraz potrzeba trochę czasu, by po prostu tutaj się zaklimatyzować, pokładać sobie wszystko w głowie i no. Na pewno chciałbym kiedyś spróbować to zrobić. Tutaj będzie no kluczem tego wszystkiego budżet odpowiedni, bo, bo no te moje wyprawy niestety nie są tanie i przez to, żeby mieć właśnie to bezpieczeństwo, mieć mieć ten plan B, no to generuje dużo, dużo większe koszty niż, niż, taki, niż na takich tradycyjnych wyprawach.